Witam wszystkich serdecznie. Czy silnik mojego Fiata ma filtr oleju? Oczywiście nie ma takiego typowego filtra oleju, który możemy wkręcić, wymienić, stary wyrzucić, powiedzmy na złom, i zastosować nowy. Ale ma tutaj takie koło pasowe, które jest filtrem ośrodkowym, pełnoprzepływowym. Zdejmę tutaj ten dekielek, zdemontuję go i pokażę Wam, co tam w środku się dzieje, o co z tym wszystkim chodzi. No i coś tam jeszcze opowiem. I teraz zobaczcie tutaj wnętrze tego filtra. Tu mam tą pokrywę, którą odkręciłem. Położę sobie tutaj z boku. I zobaczcie, co zrobię. Ile tu jest brudu. Ile tu jest błota. Widzicie? O, to można zobaczyć. To się należy, to należałoby wyczyścić. Tak samo tutaj w deklu. Mamy tego całą masę. Bardzo brudny jest filtr. Niezaglądane tu było już nie wiem ile na pewno. Jak mówiłem już we wcześniejszym filmie o popychaczu, że to jest silnik, który kupiłem kiedyś parę lat temu na złomie. Miał być robiony z tego inny projekt, no ale czas nie pozwolił, to tak leży, stoi. No i teraz taki filtr należy oczyścić, to wszystko wymyć. Jak on działa? Tutaj jest otwór w tej śrubie, który jest tam połączony z wałem korbowym. I teraz spróbuję odkręcić tą nakrętkę i zobaczymy, o co chodzi. No, odkręciłem tu, jak ja powiedziałem, że to jest nakrętka, ale oczywiście to jest, można by powiedzieć, taka śruba, która tu jest wkręcona w wał. I teraz jak działa ten filtr ośrodkowy? Zdejmę te koło pasowe i Wam pokażę. Tu na dole jest klin. Może ja to obrócę, żeby to było widać. Muszę trafić. Pokręcę wałem. Ok. O, tu pewnie będzie widać, że tu jest klin. I to koło opasowe oczywiście jest tutaj sklinowane po to, żeby można było ustawić ten zapon na znaki. I tu są jeszcze takie sfazowania, dwa, przez które będzie tutaj wpływać olej wewnątrz tego koła pasowego, bo tutaj są też takie kanały zrobione, że jeśli ja to koło założę w ten sposób, o, to widać, że tu, o, patrzcie, ile mogę nóż włożyć. I tędy olej wydostaje się z pompy olejowej. Dalej, tu jest taki odrzutnik, tak zwany, który po prostu kieruje ten olej tutaj, na zewnątrz tego koła. I siła ośrodkowa po prostu wszystkie te zabrudzenia osadza na tym kole, ubija, że tak powiem, i ten brud zostaje cały w tym kole i w ten sposób filtruje. Tu jeszcze oczywiście jest taka podkładka zabezpieczająca, kanałek. To wszystko należy w ten sposób złożyć. Później po zakręceniu oczywiście wiecie, zabezpieczyć to. I teraz jeśli olej pod tym odrzutnikiem nam wypływa, to tutaj jest kierowany w stronę koła i później wraca przez ten otwór i idzie na wał korbowy, no i tam smaruje panewki. No i tak jak powiedziałem,
to należy czyścić. Powinno się zdemontować praktycznie koło do czyszczenia, wyskrobać to, wymyć w benzynie i dekielek również tak samo, tak jak pokazywałem, ile tu jest brudu, strasznie dużo tu jest, jest to nieczyszczone. No nie wiem, czy za każdym razem wymiany oleju trzeba to czyścić, może powiedzmy co drugo, ponieważ tu jest problem taki, żeby tu się dostać, w ogóle zdemontować to, to trzeba tutaj całą tą belkę tylną zdemontować. Ona tu wisi na tej sprężynie takiej. No i trzeba ją zdemontować, żeby tutaj w ogóle się dostać i cokolwiek móc zrobić. I co jeszcze chciałbym powiedzieć Wam na zakończenie filmu, że silnik mojego Fiata ma jeszcze jeden filtr wstępny, który jest na tak zwanym smoku, czyli jest to rurka, przez którą pompa oleju zasysa ten olej. Jest tam taka siatka, niezbyt drobna, także raczej tam ona filtruje, żeby jakiegoś dużego elementu nie wciągnąć, znaczy dużego, no takiego większego troszeczkę, nie wiadomo skąd by to się tam mogło wziąć w silniku, no ale jest taki filterek. W każdym razie podstawowym filtrem jest właśnie ten filtr odśrodkowy pełnego przepływu. No i na dzisiaj chyba tyle z tej wiedzy. Pożegnam się z Wami. Jeśli filmik Was zaciekawił, to wiecie, co trzeba robić. Oglądajcie inne moje filmy.